Dobry wieczór i dzień dobry. Dzień dobry w nowym roku przede wszystkim. Przede wszystkim w nowym roku życzę wam wszystkiego najlepszego. Przede wszystkim wymienię jeszcze 16 razy przede wszystkim. Nie no, wiem, powtarzam często słowo przede wszystkim. Ktoś mi ostatnio zwrócił na to uwagę nawet. A nie z widzów, tylko, znaczy z widzów, ale ktoś, kto osobiście mi to mówił, chyba mama, że za dużo razy wymieniam słowo przede wszystkim w moich nagraniach. No ale to nieważne. Wracając do życzeń. Wszystkiego najlepszego, moi drodzy, kochani widzowie i nie tylko, w nowym roku 2018, żeby był taki cały spokojny, jak się zaczął. No to tak gwoli moich opowieści różnorakich z zeszłego roku na temat tego, co się na świecie działo, bo przyznam szczerze, że taką refleksję mam, że te święta i nowy rok był zaskakująco spokojny, jak na to, co przez ostatnie kilka lat działo się w Europie. W takich krajach, zwłaszcza jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania. Zastanawiam się, na ile w tym jest propagandy cenzurowania mediów, bo o takiej aferze teraz słyszymy w Wielkiej Brytanii. Ona jest strasznie uciszana, ale jest z drugiej strony ogromny ruch takich alternatywnych mediów, które celowo to cały czas nagłaśniają, wracają do tematu, nagłaśniają o tym, że publiczna telewizja, BBC i wszystkie stacje telewizyjne, które są jak gdyby w rękach tych największych medialnych koncernów, skutecznie cenzurują wiele niewygodnych dla obecnej sytuacji geopolitycznej w Europie i szczególnie w Wielkiej Brytanii informacje. No. Na przykład takie wyciągają smaczki typu, że Theresa May przeprowadza Brexit, taką jest jego zwolenniczką, a sama przecież przyznała się do tego, że głosowała przeciwko Brexitowi. No, takie wiecie, różne smaczki, ale chciałbym, żeby ten cały rok nadchodzący 2018 był tak spokojny, jak był spokojny ten ostatni okres, najbardziej gorący i taki okres w zasadzie bardzo podwyższonego ryzyka, na przykład w Wielkiej Brytanii, jak święta i Nowy Rok. Wszystkie imprezy publiczne, chociaż powiem wam, że w Birminghamie akurat w tym roku nie odbywało się uroczyste, nie odbywało się doroczny pokaz sztucznych ogni. Imprezy publiczne raczej były takie typu tam, nie wiem, karnawał dla dzieci, tam jakaś pokazówka zabawowa na lodowisku, coś tam do godziny 20. Nie było specjalnie jakichś takich wielkich, hucznych imprez publicznych. W Londynie owszem, był ten pokaz fajerwerków doroczny. Tam się podobno zgromadziło 100 tysięcy ludzi. Nic się nie stało. Podobno. Nie wiemy, bo media to publiczne transmitowały, więc może się coś stało, ale o tym nie wiemy. Natomiast, no, jak mówię, żeby tak było, no zbliża się mój urlop, właśnie, bo przede wszystkim gwoli wyjaśnienia, czemu mnie nie było tych kilka dni. Przede wszystkim, żeby wam dać święty spokój i odpocząć, bo też sobie zdawałem sprawę z tego. Mnie się nie tyle, że nie chciało, bo chciało mi się nagrywać, nawet nagrałem tematy takie sobie, ale one są na później zdecydowanie, bo już nagrałem z wyprzedzeniem odcinki na wydarzenia, które, znaczy, no nie na wydarzenia, tylko na przykład nagrałem odcinek walentynkowy, już bo miałem taki przypływ takiego nastroju miłosnego. Nagrałem odcinek walentynkowy na walentynki. No, oczywiście może wcale nigdy nie zostać opublikowany, bo do tego czasu się coś zmieni w mojej głowie, albo walentynki przestaną być obowiązywać jako święta, więc się nie wyświetli, ale tak sobie nagrałem. Natomiast nie nagrywałem nic z bieżących wydarzeń, po pierwsze dlatego, żeby wam dupy nie zawracać. Druga rzecz, nic się takiego nie dzieje, ja nie będę na siłę grzał odgrzewanymi kotletami, jak niektórzy youtuberzy cały czas, byle tylko nagrywać, to prują tym samym, no po co? Wiecie, ja mam taki zwyczaj na moim kanale, że jak już przerobiłem jakiś temat i on nie wrócił sam z siebie, to ja do niego nie wracam. Na przykład zamachy bombowe. Jeżeli były zamachy bombowe we Francji 2 lata temu, rok temu, to po co do nich wracać teraz przy okazji Sylwestra na rok 2018? Po co? Dobrze, że nie było teraz żadnego, no. Spalił się owszem parking z 1500 samochodów, 1400 dokładnie samochodów spłonęło na parkingu w Liverpoolu, przy słynnej zresztą arenie, w której odbywał się koncert Ariany Grande, na której zresztą ten zamachowy koncert taki w zeszłej wiosny, no tam się spaliły te wszystkie samochody, no to wypadek niby, nie? Tak w sumie to się nic nie wydarzyło ciekawego w sensie jakimś zamachowym, ani jakimś. Dwie rzeczy, które politycznie mnie interesują bardzo. Od 2 dni grzeje strasznie publicystyka publiczna w Wielkiej Brytanii w postaci BBC, ale nie tylko. Grzeje bardzo tematem zamieszek w Iranie, które trwają już podobno 5 dni. Antyrządowe zamieszki są w Iranie.
Uwaga, kraj zamordystyczny to pierwsza rzecz, druga z bardzo zdyscyplinowany i zazwyczaj spokojny, ale trzecia, co jest najistotniejsze z punktu widzenia kolejnego kraju, o którym zaraz powiem, to to, że to jest jeden z tych nielicznych krajów, na którym jeszcze Ameryka łapy nie położyła. Tak do końca. I uważam, że te zamieszki antyrządowe są w tym Iranie wywoływane oddolnie, odgórnie, przez określone siły zza oceanu. A drugi kraj, że też grzeje się, znowu się odgrzewa temat pod tytułem Korea Północna ma broń atomową i planuje jej użyć. I się zaczęła nagonka. Te dwa kraje tak jakoś. Dziwnie, zbieg okoliczności, a może się po prostu wydaje. Za tydzień zaczyna się mój urlop, dokładnie 7 w niedzielę. To jest mój pierwszy dzień urlopu. Dostałem urlop przed przeniesieniem do nowego miejsca pracy na West Bromwich, gdzie będę już pracować od 14, od 15, bo do 14 mam urlop. Przez te 7 dni planuję po prostu pomieszkać, czyli to, co robiłem przez ostatnie 4 dni, bo robiłem, miałem wolne 4 dni z okazji, znaczy z okazji, no, pracowałem w całe święta, więc moja pani dyrektor, której jestem zastępcą, bo tak się umówiliśmy, to ona będzie pracowała za mnie, sama prowadziła sklep przez te dni nowego roku, kiedy ja sobie mogłem odpoczywać w domu i też to robiłem. Dlatego też właśnie nie było publikacji żadnych nagrań, poza Szyderą. Szydera, wiem, spotkała się z rozmaitym rozbryzgiem komentarzy, przede wszystkim tym, że film jest bokiem nagrany. No tak mi się nagrał, tak go wrzuciłem i tak zostawiłem, no co. To jestem ja, Kubowski, spontaniczny i nie tylko. I mało profesjonalny, ale za to wesoły i rzeczowy od czasu do czasu się zdarza. Nie, słuchajcie, takie Szyder tam, krytyka była, że bo, coś tam. Znaczy niektórzy narzekali, nie wszyscy, większości się chyba podobało. Ale my tak spędzamy czas i wieczory w domu. Poranki też. Czasami, słuchajcie, jak ja bym zaczął wszystkie szydery nagrywać, które szydery, czyli takie pogadanki nasze szydercze, jakieś takie sytuacyjne gagi, które się dzieją w ogóle w dialogu między mną a moim eksem, to naprawdę z tego powstała fantastyczna seria i na pewno na 365 odcinków w roku, bo my codziennie mamy jakieś akcje tutaj 5-minutowe, 10-minutowe, 20-minutowe, kiedy jakieś dialogi między nami się wytwarzają, zupełnie spontaniczne, z dupy robimy herbatę i nagle coś, jakiś temat wpadnie, i zaczynamy po prostu sobie robić szyderę, taką ewidentną, obydwoje jesteśmy strasznymi szydercami, to jest loża szyderców, to co my robimy. I tak jak było z Serkiem i Hiltonem, a to bardziej chciałem wam Hiltona pokazać i jego świła na punkcie Serka. Prawda, Hiltonek? Serek? Serek jest, będzie Serek? No, Serek będzie już uży się postawiły, także może będzie Serek. Może damy Serka, nie? No. Jest głupio na punkcie żółtego sera, ale trzeba uważać, nie wolno absurdować. Znaczy, nie, mówią, że nie wolno, no pies je i nic mu nie ma, no więc... Może to kolejna ściema weterynaryjna, żeby dawać jakieś zastępcze produkty, które są seropodobne, nie wiem, nie wnikam. Ja też, inna rzecz, że ja się też nie najlepiej ostatnio czuję. Wróciły moje boleści różnego rodzaju i też ten wolny czas, oprócz spędzania go z bliskimi swoimi, to spędzałem najbliżej, najczęściej spędzałem go najbliżej Hiltona, który leżał obok mnie w łóżku, bo tak naprawdę prawie 2 dni przeleżałem w łóżku. Mój Sylwester w tym roku pierwszy raz od niepamiętnych czasów, ja nie pamiętam, kiedy ostatni raz przeżyłem Sylwestra takiego jak ten, czyli trzeźwy absolutnie. Wypiłem z biedą 2 piwa i pół lampki szampana. Z biedą, bo pierwsze piwo wypiłem tak po prostu, bo byłem u przyjaciół. Tak spontanicznie zupełnie, bo miałem w ogóle w domu zostać, ale oni zadzwonili, przyjaciele po sąsiedzku mieszkają. Słuchaj, przyjdź do nas, przecież mamy taką fajną imprezę. Nie będziesz siedział w domu sam, no bo mój jak się wybrał do swoich przyjaciół, z kolei pojechał, został zaproszony gdzieś tam daleko, a mi się nie chciało jechać, żeby nie siedzieć sam w domu, poszedłem do nich. U nich wypiłem jedno piwo na początek. Słuchajcie, bawiliśmy się i siedzieliśmy do 4 rano. I w tym czasie wypiłem właśnie 2 piwa pół lampki szampana i uważam, że to był najszczęśliwszy Sylwester w moim dorosłym życiu. I w sumie nawet fajnie, bo a to głównie z uwagi na tabletki przeciwbólowe bardzo silne, które zażywam teraz przez ostatnie kilka dni z uwagi na moje dolegliwości, ale czekajcie, bo się zawiesiłem. Aha, ale no Sylwester na trzeźwo, co o czym mówiłem? Kurczę, zawiesiłem się, patrzcie. To też kwestia tego zmęczenia i tych różnych rzeczy, przypadłości. A, no i tak jak jestem nierozsądny życiowo, bo jestem nierozsądny życiowo, jestem właściwie hulaką, typem hulaki i taki wszystko biorę na żywioł, tak zazwyczaj nawet przy antybiotykach piję alkohol, a tutaj jednak znając moc tych tabletek, które zażywam, stwierdziłem, że nie. Powiem, że nawet nie było najgorzej, no. Tak nawet się zastanawiałem, czy nie przejść do porządku dziennego nad tym, żeby nie pić na imprezach na przykład. Taka ciekawostka, nie pić w domu, ale na imprezach nie. Albo nie pić w ogóle. No, sporo pieniędzy by się zaoszczędziło w sumie. No to nawet nie będzie postanowienie na nowy rok, ale
Ale czemu nie? No taki pierwszy asumpt tutaj wybuchł. Że się okazało, że można tego Sylwestra fantastycznie się w nim bawić. Na tyle, na ile można z kuśtykającą nogą i bolącymi plecami, i bolącymi paroma innymi organami wewnętrznymi. Także nie potańczyłem sobie za bardzo. Ale było bardzo fajnie. No i to też jeden właśnie, tak, moje gorsze samopoczucie, to też jest gorszy nastrój. Tak jak sami zresztą widzicie, brak koncentracji też. Chociaż dzisiaj się czuję zdecydowanie lepiej, ale pomimo tego, że ten Sylwester był, ale jestem, lepiej jest niż było 3-4 dni temu, więc a i też gubię wątek i takie rzeczy. No i to tyle. No a jeszcze tam chciałem tylko powiedzieć, że urlop będę przeznaczał na pewno na siedzenie w domu i nagrywanie. Słowian mam już nagranych kolejnych, ale Słowian to ja wam puszczę pojutrze. Pojutrze, bo przede wszystkim też liczę się z tym, że nie ma co wrzucać teraz filmów na siłę. Zwłaszcza, że mało kto przez ten ostatni okres czasu miał na to czas, bo wielu z was wyjechało na święta, wzięło sobie urlopy pomiędzy świętami a Nowym Rokiem. Powyjeżdżali gdzieś. Widzę na Facebooku tych widzów, których mam wśród znajomych. Widzę, że właśnie posyłają pozdrowienia z Włoch, z Austrii, z jakichś tam wyjazdów wakacyjno-bożonarodzeniowo-noworocznych. Także to wiecie, no i skoro mi się nie za bardzo chce i nie mam weny, to po co mam nagrywać, jak i tak nie ma na to zapotrzebowania, bo jesteście zajęci sobą, rodziną, świętami, odpoczynkiem. Wiecie, o co chodzi. Początek roku też, zostawię wam jeszcze te parę dni sobie też na to, żeby ochłonąć po tym, jak fajnie się wypoczywało, przynajmniej wy, bo nie ja, jak fajnie się wypoczywało przez te święta i nowy rok. Także Słowian dostaję. W ogóle chyba ze Słowian zrobię taką serię czwartkową w ogóle, tak myślę. Żeby to było zawsze w czwartki, zawsze po 21. Coś takiego, nie wiem, coś wymyślę. Ale jest już kolejny odcinek, bo miałem też wenę, to nagrałem, a to już dawno temu. To no, wiecie, ten odcinek, który teraz dostaniecie, to on był nagrany dosłownie pół godziny po tym, jak nagrałem pierwszy odcinek o Słowianach, bo miałem taką wenę twórczą, że tam, a już idę za ciosem, nagram kolejne, bo już miałem te tematy w głowie, które tam wymieniłem, że będą w kolejnym odcinku. Mówię, dobra, póki to pamiętam, nie będę musiał na kartce zapisywać, co od razu nagram, schowam do schowka, zostawię na potem, będzie jak znalazł. No i będzie, i się znalazło i jest. No. I co? I tyle. Kochani, pozdrawiam was serdecznie. Idę kończyć gotować zupę grochówkową. Grochówkową, co ja gadam? Grochówkę albo zupę grochową. Zupę grochówkową. Grochową zupę idę kończyć gotować, bo taki jest plan na dzisiaj. Plan na dzisiaj jest też, bo obiecałem kurwa chłopakom 2 tygodnie temu, że zrobię im pizzę w końcu do mojej roboty. Nastawiłem ciasto drożdżowe, rośnie sobie, bo ja robię akurat podkłady na drożdżowym cieście, nie na takim zwykłym. Bo są już różne rodzaje tej pizzy. No. Oryginalne niby nie jest drożdżowe. Ja robię na drożdżowym, bo lubię taką lekko wyrośniętą bułę. Nie na bardzo grubym, tylko na takim średnio grubym. Nie jest cienkie, ani nie jest grube. Jest takie w sam raz. Znaczy dla mnie w sam raz takie średnie. No i obiecałem, że zrobię im tą pizzę. Zresztą jest wiele elementów, które z lodówki powinny wyparować i świetnie się nadają na pizzę, bo po świętach sporo jedzenia zostało, więc przynajmniej te elementy kanapkowo-sandwichowo, zimno-płytowe znajdą się tam właśnie, zabiorę Cię właśnie tam. Grzybki niedojedzone, marynowane z puszek, ze słoików, przywiezione z Polski swojego czasu, też pootwierane słoiki, więc trzeba zjeść, no to na pizzę pójdzie wszystko. Także tam tych pizz znowu trochę na trąbie, możecie sobie zresztą zobaczyć, pewnie wrzucę zdjęcia na grupie Jakubowski76, gadam, bo lubię. No i tyle, kochani. Mam nadzieję, że w ogóle nowy rok minął Wam mile, Sylwester przede wszystkim, żeby było wesołowo, rozrywkowo, albo przynajmniej cicho i spokojnie i relaksacyjnie, rodzinnie i domowo. No i że weszliście w ten nowy rok tak na zasadzie, wiecie, no takie najkrótsze życzenia, jakie mogę Wam złożyć, to żeby Was nikt nie wkurwiał. No. To jest takie, to moje zresztą ulubione życzenia zawsze w niedzielę na poniedziałek jest, żeby Was nikt nie wkurwiał w nowym tygodniu, żeby Was w nowym roku też nikt nie wkurwiał. No. A z takich tematów ciekawych, na których się zanoszę, żeby zadzwonić, Jezus, ja gadam, żeby zadzwonić. Widzicie, tak się ze mną dzieje potem. Nagrać temat i chyba go nagram nawet po tym filmiku, chociaż nie wiem, bo trochę mi szwankuje koncentracja dzisiaj, ale spróbuję, bo mam taki na żywo wkurwa w głowie na temat pana Jasnowidza Jackowskiego i jego kolejnych przepowiedni na kolejny nowy rok, bo przeczytałem artykuł, w których i zobaczyłem wideo jego, no i żywcem jest właściwie część elementów przeciągniętych z 2017 rok, kiedy zwiastował pan Jasnowidz Jackowski, zwiastował wielką rewolucję, krach finansowy, załamanie giełdy, gospodarczą katastrofę i co tylko. W tym roku, na rok 2018, to się nie wspomniało w 2017, więc skumulował to, podniósł do potęgi i dwukrotnie większą katastrofę przewiduje. A ja mam wrażenie, że on po prostu strzela w ciemno i czeka, czy mu się sprawdzi, czy nie. Przy całym szacunku dla pana Jaskowskiego, ja uważam, że on jest genialnym, fantastycznym i świetnym
jasnowidzem w kontekście poszukiwania osób zaginionych, współpracy z policją. No, na tym polu ma ogromne doświadczenia do dzisiaj, zresztą wielu komisariatów policji w Polsce korzysta z jego usług, prywatni detektywi, prywatne osoby i on jest bardzo skuteczny w tym, ale w przewidywaniu przyszłości jako takiej geopolitycznej, panie Jaskowski, niech pan trochę skromności weźmie i niech pan się nie zajmuje tym tematem, bo to jest tak, jakby pan chciał być lekarzem od wszystkiego. Jeżeli ktoś jest dobrym neurochirurgiem, to może być chujowym internistą i na odwrót. Jeżeli ktoś jest dobrym kardiologiem, niekoniecznie musi być dobrym stomatologiem. Więc jeżeli pan dobrze leczy ludzkie serca, to niech pan się nie zajmuje ich zębami. Może tak będzie bezpieczniej dla wszystkich. Także taki przekaz. Ale to osobny odcinek o tym nagram, bo jeszcze tam jest parę innych rzeczy, które chciałbym na temat pana Jackowskiego powiedzieć. Niekoniecznie krytycznych, właśnie też, żeby była równowaga. Chcę opowiedzieć o jego osiągnięciach, które są, a które często też są przemilczywane z jakiegoś powodu. Wiecie co, ja do tego człowieka mam taki stosunek ambiwalentny, negująco aprobatywny, o tak bym powiedział, bardzo ambiwalentny. On mnie z jednej strony, on mnie drażni w momentach, kiedy się gwiazdorzy, natomiast mam szacunek dla tego, co od wielu lat robi, tak naprawdę tego nie nagłaśniając. Bo on z niewiadomych powodów, on albo ktoś, kto jest jego menadżerem, kreuje go na wielką gwiazdę w obszarach, w których ten człowiek się nie potrafi wykazać w ogóle, albo to wykazywanie się jest bardzo naciągane, natomiast kompletnie przemilczywane i jakby spychane na tył jest to, co on tak naprawdę robi skutecznie i świetnie. No to mnie zastanawia, ale tą analizę zostawmy sobie na filmik o przepowiedniach, bo to będzie filmik w ogóle o przepowiedniach na rok 2018 i będzie też moja prywatna przepowiednia na ten rok, ale tego już wam teraz nie powiem. Powiem wam to właśnie w odcinku pod tytułem Przepowiednie na rok 2018, analiza Wojtka Kubowskiego. Tak brzmi tytuł. Ha. No, to do zobaczenia, kochani. Życzę wam udanego rozpoczęcia tygodnia pracy, bo jutro pewnie większość z was wraca do swoich naturalnych obowiązków typu szkoła, praca i tak dalej. No, żeby was nikt nie wkurwiał. Żebyście szybko zrzucili te zbędne kilogramy, które nabraliście w święta. Jeżeli komuś to pomoże w byciu świetnym, to proszę bardzo. Jeżeli nie, to zaakceptujcie to, że jesteście grubaskami, to też jest fajne. Ja tu mam grubaska na fotelu, bardzo go kocham, a on nawet nie wie, że jest grubaskiem i że to coś złego, on po prostu taki jest. Pożyję w innych standardach myślowych, więc przypuszczam, że lepiej by było zmienić te standardy, niż na przykład się odchudzać, skoro jesteśmy grubi z natury, o, na przykład. Ale to dobra, już koniec, bo teraz galopuję. Widzicie, te tabletki mają takie działanie, że one albo spowalniają mnie, albo jak się samo nakręcę, to one z kolei działają jak katalizator do tego nakręcenia. Teraz będę skończę nagrywać i pójdę pewnie do kogoś z moich domowników napierdalać mi jak Katarynka o jakichś tematach, które sobie właśnie przypomniałem. I za chwilę wszyscy będą mieli mnie dość i nagle się okaże, że wszyscy zgodnie postanowili wyjść z psem. Ja zostanę sam w domu, żeby się wygadać i zasnąć. No, dobra, kochani, do zobaczenia. Pozdrawiam was serdecznie, pa. No, ciepło was pozdrawiam. Bardzo ciepło, bo u nas wichura jest. Zimna i lodowata. Dobra, koniec gadania, Kubowski. Dobranoc, spać, pa, pa.